W tym filmie chciałem powiedzieć, co to są wektory jednostkowe. No i sprawa to nie jest zbyt skomplikowana, mianowicie wektory jednostkowe to są wektory o długości 1, czyli wektory o długości 1. No i wobec tego przypomnę, co to jest długość wektora. Jak mam wektor v, który należy do Rn, no to taki wektor v to jest po prostu n-tka liczb. On ma współrzędne v1, v2, vn. I wobec tego jego długość, którą standardowo oznaczamy przez wzięcie wektora v w dwie takie kreseczki po obu stronach, to jest pierwiastek sumy kwadratów jego współrzędnych. Czyli bierzemy wszystkie współrzędne, podnosimy do kwadratu, dodajemy te kwadraty do siebie i z tego wszystkiego wyciągamy pierwiastek. To jest długość wektora. No i teraz tak, jak jesteśmy na płaszczyźnie lub w przestrzeni i wybierzemy tam układ współrzędnych, to wtedy co? To wtedy wektory są reprezentowane przez punkty. Mam taki wektor V, prawda? On ma swoje współrzędne, no powiedzmy x, y, z. X, y, z. No i po prostu długość takiego wektora to jest odległość punktu x, y, z od początku układu współrzędnych. No i to jest twierdzenie Pitagorasa. Podobnie na płaszczyźnie. Na większej ilości wymiarów przyjmujemy taką definicję jako naturalne uogólnienie w sytuacji w dwóch i w trzech wymiarach. I teraz ta długość wektora ma takie własności. Po pierwsze, może przypomnę dwie własności, czy też trzy. Po pierwsze, to jest na pewno liczba nieujemna, no dlatego, że tu mamy sumę kwadratów, prawda? Pod pierwiastkiem mamy liczbę nieujemną, a potem pierwiastek, więc to jest na pewno liczba większa równa 0. Po drugie, no, kiedy długość wektora jest 0? No, to znaczy ten pierwiastek jest 0, czyli to, co pod pierwiastkiem musi być 0, no, ale ponieważ to jest suma liczb nieujemnych, to aby ta suma była 0, to każda z nich musi być 0, a zatem wszystkie współrzędne muszą być 0, czyli to jest wektor V, musi być wektorem 0, czyli tylko wektor 0 ma długość 0. No i jeszcze, co się dzieje, jak pomnożymy wektor przez liczbę? Jeżeli pomnożę wektor przez liczbę, co się dzieje z jego długością? No, chciałoby się napisać, że długość się mnoży przez liczbę, no ale to jest niezgodne z tym, że to ma być dodatnie, prawda? Wektory mogę mnożyć przez liczby ujemne. No, wobec tego tutaj jest wartość bezwzględna. No i jak mnożę wektor przez liczbę, prawda, no to jak mam taki wektor i mnożę go przez liczbę, no to, prawda, ten punkt mi wyznacza pewną prostą, i te wektory, wszystkie te pomnożone przez jego, znaczy wyniki mnożenia ustalonego wektora przez liczby, no to jest ich końce leżą na takiej prostej, wyznaczonej przez początek układów współrzędnych i koniec tego wektora V. I teraz, jeżeli mam wektor, który jest niezerowy, wektor V, który należy do Rn i który nie jest wektorem zerowym, to ja mogę skonstruować wektor jednostkowy, prawda, czyli o długości 1 w tym samym kierunku co v. Czyli co? No to pewnie muszę v pomnożyć przez jakąś liczbę, prawda? Przez jakąś liczbę, no bo jak mam wektor, który nie ma długości 1, czyli chcę skonstruować taki wektor krótszy, krótszy albo dłuższy, w zależności od tego, czy ten v ma długość 1 i w tym samym kierunku, czyli coś takiego, prawda? No to nazwę go u, no i u, powiedzmy u. To będzie wektor o długości 1. No i jak go skonstruować? No, trzeba pomnożyć wektor v przez, czyli poszukujemy, powiedzmy go w postaci lambda v, gdzie lambda jest pewną liczbą większą równą 0. Tak? No i co? Jakie musi być lambda? No, chcemy pomnożyć wektor v przez taką liczbę, żeby długość tego wektora u była 1. Czyli jak wezmę długość u, prawda, to ma być 1, a to ma być długość lambda v. No ale teraz skorzystam z tego, długość lambda v to jest moduł lambda długość v, ale ponieważ lambda jest nieujemna, to moduł lambda to jest to samo co lambda długość v. No to widzę, że to lambda, przez które muszę pomnożyć mój wektor, no to, czyli mam takie równanie. 1 równa się lambda razy długość v. No i wobec tego lambda to jest 1 przez długość v.
prawda? Wobec tego wektor jednostkowy o tym samym kierunku, co dany wektor V i wektor jednostkowy, no to jest dane przez taki, przez V podzielone, czyli dzielę wektor przez jego długość. No i może jakiś przykład, tak, aha, jeszcze tutaj może popatrzmy na parę rysunków, co my właściwie zrobiliśmy tutaj, tak? Czyli w dwóch wymiarach, tak jak mówiłem, no wszystkie wektory o długości jednostkowej to leżą na okręgu, prawda? To są punkty odległe od środka układu, od początku układów współrzędnych o 1, czyli to jest dokładnie okrąg jednostkowy. No i teraz jak mam jakiś wektor V, to ten wektor U, tutaj właśnie ta procedura wykonana, podzieliłem V przez jego długość i otrzymałem wektor jednostkowy, no czyli leżący na tej samej, znaczy jego koniec leży na tej, na prostej, wyznaczonej przez wektor V, no i przecięciu tej prostej z okręgiem jednostkowym. No w trzech wymiarach sytuacja jest podobna. Tym razem końce wektorów jednostkowych leżą na powierzchni kuli o promieniu 1, czy też na sferze o promieniu 1. No i jak mam jakiś wektor V, to on znowuż wyznacza mi prostą i teraz ten wektor jednostkowy to jest przecięcie, jego koniec to jest przecięcie tej prostej ze sferą jednostkową, czyli tak jak tutaj to jest U, czyli V przez długość wektora V. No i teraz może jeszcze jeden przykładzik. Konkretnie, jeżeli mam wektor V o współrzędnych 1, 2, minus 1, no to jak wygląda odpowiadający mu wektor jednostkowy, właśnie otrzymany za pomocą tej konstrukcji, no to liczę jego długość. Długość V to jest pierwiastek z 1 do kwadratu plus 2 do kwadratu plus minus 1 do kwadratu, czyli to jest co? 1 plus 4 plus 6. Pierwiastek z 6. No i wobec tego ten wektor jednostkowy U, no to ma współrzędne 1 przez pierwiastek z 6, 2 przez pierwiastek z 6 i minus 1 przez pierwiastek z 6. No to jest wektor jednostkowy o kierunku takim samym jak wektor V. No i jeszcze możecie spotkać w książkach niektórych takie oznaczenia I, J, K. No i to jest takie oznaczenie na takie standardowe wektory, na wektory bazy standardowej w R3, czyli I to jest, to są te wektory jednostkowe, czyli I to jest wektor 1, 0, 0, no właśnie, czyli to, co inaczej się oznacza przez E1, czyli pierwszy wektor bazy standardowej w R3, czyli wektor tutaj w kierunku osi X, prawda? Ma wektor jednostkowy w kierunku osi X. J to jest drugi wektor bazy standardowej, czyli 0, 1, 0, to jest E2, no i K to jest trzeci wektor bazy standardowej, czyli 0, 0, 1, no i to, co w poprzednich filmach oznaczaliśmy przez E3. Tak, czyli prawda, tu jest, na tym rysunku, tu jest wektor I, tu jest wektor J, no a tu jest wektor K.